Witam. Partia taka grana była prawie 6 lat temu. 17 rok nawet to był, nie 18. Kto tu wstawił 18? Patrzcie, to zawsze mi ktoś przeszkadza. W turnieju, w niepszańskim turnieju, przeciwnik spokojnie, a my i patrzymy, co on chce. A on tak, no i tutaj trzeba było oczywiście zdecydować się na D5, E3, C5 i trzeba było przejść o do obrony Karokan. Ktoś nie wie, jak wygląda obrona Karokan, to ona wygląda tak, E4, C6. To jest ta sama pozycja, którą widzieliśmy przed chwilą. Wariant karsbacki, czyli wymienny w obronie karokandy, byśmy grali atak mniejszościowy. No ale było jak było. Zaczęło się od D4, na to nie mamy wpływu. Widzimy, że gra system londyński przeciwko systemowi londyńskiemu. No możemy jeszcze C4 się doczekać, ale gramy obronę, ustawienie królewsko-indyjskie. E3. No i okazało się, że można było i tak, C3, roszada krótka, goniec D3. I teraz przeciwnik ustawiony jest do gry na czarnopolowej części szachownicy i my musimy mu przeszkodzić. Zagranie D5 byłoby dla niego wodą na młyn. A Wieczkin, wybitny radziecki arcymistrz, rosyjski, przechodzi do obrony królewsko-indyjskiej, goniec G5. Czy to jest dobry ruch? Proszę bardzo, odpowiedzi proszę przysyłać SMS-em. Macie Państwo kwadrans akademicki na przesłanie prawidłowej odpowiedzi. A moja odpowiedź jest taka, to nie jest dobry ruch. Drugi raz tym pionkiem w debiucie. I jak tu grać? No trzeba stawiać na czarnych i kończyć rozwój. Do tego służy C5. Prowokujemy go do D5, no żeby... Przeciwnik, który tak się ustawia, on chce dokładnie stanąć, ustawić skoczka tu, tego tu i tu nas matować. Ale tu nie ma matowania, idziemy koniem na C6. I tu gra, jakby chciał zrobić długą roszadę, nie bardzo to rozumiemy. Teraz dobrą kontynuacją było bicie. Wybicie i koniś B4. O, na tego gońca, żeby poczuł oddech skoczka. Ale można też grać inaczej. Można kończyć rozwój. No, trzeba ustalić, czy linia C będzie otwarta, czy nie. Jeżeli tak, to trzeba postawić wieżę na C8. Ponieważ goniec stoi na G5, więc biały nie może postawić skoczka na G5 na paść na naszego gońca. Stawiamy gońca tu. Stawiamy gońca tu. Tu powinien grać skoczek BD2, kończyć rozwój. Z mniej więcej równą pozycją, no ale no, i to jest przykład, jak przełamywać przeciwnika. No przeciwnik ustawił taką twierdzę, ani jednej słabości nie ma, trzeba zacząć wygrywać. No na szczęście zaczyna pękać. I zagrał B3. Nie wiadomo, po co to posunięcie. Chyba chce zasłonić pionkę A2. Wyganiamy gońca. I wychodzimy hetmanem na z góry plac upatrzoną pozycję. Teraz przywiązany jest skoczek, nie może zrobić ruchu. I grozi jeszcze coś. Co grozi? O! Czy wszyscy widzą, co grozi? Hetman patrzy rentgenem na wieżę.
zasłania pion, który przywiązany jest do linii A. Ten pion nie może wykonać posunięcia. Biały już pęka. Pionka trzeba wziąć. Ponieważ niczym nie ryzykujemy, hetman się nie gubi. Goniec piona wziął, goniec wraca do bazy. Mamy zdrowego pionka więcej. Pozycja powinna być wygrana. Oczywiście, gdyby teraz grał wieża F w C1, to no byśmy grali wieżą na C8. Albo nawet G5 i skoczek H5, bo i tak moglibyśmy kombinować. Ale przeciwnik pruje się. C4. No pruje się C4. Pruje się C4. No i chcemy wziąć piona D4, musimy zgonić konia. G5. Teraz jakby gonić się cofnął, możemy zgonić konia i wziąć piona D4. Przykładowo, o. Koniś musi gdzieś iść. No nawet tu i teraz bijemy tu. Bijemy tu i bijemy tu. I można powiedzieć, że nastąpiłoby podziękowanie. W związku z tym, no, chyba był przeciwnik, jak on się nazywał. Waleryś. C4. No to jest słaby ruch. I gramy G5. A on nie odchodzi. A on robi nam gabelki. No jak nam zrobił gabelki, to musimy coś zrobić. Wyboru nam nie daje. Możemy zbić. Możemy zbić. Ale nagle się okazuje, że po skoczek bije D5. O, tu goniec strzela. Tu goniec strzela całkiem tak rozumnie i może trzepnąć wieżę. Więc goniec D5 i skoczek D5 i jeszcze ten goniec chce skoczyć tu. I wisi tu. Przeciwnik zrobił się czerwony jak burak. Odszedł gońcem na G3. I tu jest problem. Tu jest problem. Gramy konisiem na C3. Przeciwnik się skiepścił maksymalnie. Powinien grać hetman E1. A to byśmy napadli na tego dwa razy. Odeszlibyśmy tutaj, to nic nie grozi. Tu kontrolujemy to pole. To pole bierzemy pod obstrzał. Mielibyśmy no, dobrą pozycję po skoczek C1. Przeciwnik tutaj zagrał, ułatwił nam. No, to trzeba się chwilę zastanowić, co przeciwnik ma na myśli, kiedy ofiarowuje nam hetmana. A potem trzeba go zbić. Przeciwnik się poddał. Poddał się, my mu dziękujemy. I kosimy następną partię.